Jestem w pięknym Konstantynowie. Zimowa sceneria. Ale widzę uśmiechnięte dzieciaki. Dorośli też się śmieją. Ze mną wójt gminy Konstantynów, pan Romuald Murawski i pani dyrektor gminnego Centrum Kultury, pani Ilona Niewęgłowska. Wczoraj był koncert, dzisiaj, panie wójcie, taki gminny opłatek, tak? Dzisiaj tutaj na placu. Generalnie to kiermasz bożonarodzeniowy połączony z gminnym opłatkiem. No, cieszymy się, że taka impreza już po raz kolejny ma miejsce w Konstantynowie. Dzięki inicjatywie pani dyrektor Gminnego Centrum Kultury i jej współpracowników udało się zaangażować koła gospodyń wiejskich z terenu gminy, gościnnie przybywających z gminy Janów Podlaski i odbył się kiermasz przygotowujący do Świąt Bożego Narodzenia. Były różnego rodzaju produkty na stół wigilijny, na stół świąteczny. Panie przygotowały różnego rodzaju potrawy, pierogi, ciasta, różnego rodzaju inne smakołyki związane ze świętami. No i oczywiście podsumowanie to podzielenie się opłatkiem. Zawsze to skupia bardzo dużą rzeszę ludzi, którzy przy okazji obecności w kościele też zaszczycają swoją obecnością i zakupują te towary czy produkty, które są proponowane na tych straganach. Myślę, że to bardzo fajna inicjatywa i podczas niej odbywa się akcja zbierania pieniędzy na zakup szafek dla dzieci w szkole. No, instytucje czy koła gospodyń zbierają też przez to środki na własne potrzeby, dzielą się z ubogimi. Także bardzo zaszczytne działanie. Strażacy oczywiście prezentują swój sprzęt. Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście podróż kładem, bo to jest coś nowego, to jest ten nowy sprzęt, który jednostka OSP w Konstantynowie się została zaopatrzona. No, każdy element tego dzisiejszego spotkania to wnosi coś nowego, a przede wszystkim co najważniejsze, znosi radość na twarzach ludzi, a też bardzo mocno, bardzo dużą radość i frajdę sprawia to dzieciom. Mają fotobudkę, mogą sobie zrobić ciekawe zdjęcia, mogą posiedzieć przy ognisku, pojeździć kładem, także to jest dla nich atrakcja co niemiara. Powiedz mi, panie wójcie, jeśli mogę zapytać o płatek ten dzisiaj, no to na pewno były życzenia. Jakie były życzenia składane mieszkańcom gminy Konstantynów? Jakie życzenia mieszkańcy gminy Konstantynów składały władzom gminy Konstantynów? Mieszkańcom przede wszystkim należało podziękować za ten miniony rok pełen szeregu wydarzeń, ciekawych wydarzeń, rok wielu inicjatyw. No i to, co jest tak tradycyjne, zdrowie, spokój, zrozumienie, wzajemna życzliwość, bo to jest podstawa. Jeżeli będziemy się wspierali, jeżeli będziemy sobie pomagali, pomagali, tak. To na pewno będzie dużo szczęścia i wszyscy będziemy zadowoleni. Także, dziękuję, panie wójcie. Pani dyrektor, no ten wczorajszy koncert. Natomiast był to rzeczywiście wyjątkowy koncert, tak? Co się działo? Tak, był to bardzo wyjątkowy koncert z tego względu, że wczoraj po raz pierwszy od 20 lat na scenie gminy Konstantynów wystąpił Jacek Dziołak, czwórka to jest kolejne nasze przedsięwzięcie i na pewno wystąpią nie raz. Mieliśmy wczoraj na scenie Jacka Dziołaka, który pochodzi z Zakalinek, czyli z naszej gminy. Ukończył Uniwersytet Fryderyka Chopina, także jest bardzo uznawanym artystą. Było bardzo dużo ludzi. Wszyscy po koncercie wyrazili się o nim doskonale i naprawdę z zachwytem, ponieważ i muzyka zaprezentowana chłopaków, i to w jaki sposób prezentowali to, naprawdę no, rewelacja. Już wracając jeszcze, to tylko powiem, że wystąpił Jacek Dziołak i Mateusz Stankiewicz. Jest to zespół Stankiewicz-Dziołak Duo. Od 2011 roku tworzą ten zespół we dwóch. Pan Mateusz jest doktorantem Uniwersytetu Chopina. Także. Ale to muszę wtrącić, że te wasze eksperymenty dotyczące szerokiego zakresu kultury, bo był też teatr, były spektakle, były koncerty muzyki klasycznej, one się w Konstantynowie o dziwo sprawdzają.
sala jest pełna i ludzie oczekują tego typu wydarzeń. Tak, i nawet po samym koncercie już dopytywano nas, kiedy będzie kolejny koncert. Także wydaje nam się, że tego typu wydarzenia są potrzebne naszym mieszkańcom i dążymy wspólnie z panem wójtem do tego, aby one się odbywały coraz częściej. I jak widać, no już drugi raz w tym roku odbył się koncert muzyki klasycznej i teatr taki poważny, nie tylko dla dzieci, też był w tym roku dwukrotnie. Wszystkiego dobrego na wasze ręce mieszkańcom gminy Konstantynów. To był fantastyczny rok dla gminy Konstantynów. No i trzymajmy, aby tego zdrowia było więcej i uśmiechów na twarzach ludzi było też więcej. Tak, i jeszcze przy okazji zaprosimy może na wigilię dla seniorów, która jest organizowana. Ona jest. 19 grudnia. O godzinie 12 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury. Zapraszamy wszystkich seniorów z terenu całej gminy. Wszystkich bez wyjątku, każdy znajdzie swoje miejsce, będzie poczęstunek, będzie możliwość podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń, ale przede wszystkim to, co najważniejsze, będzie taka możliwość stworzenia wspaniałej atmosfery i przede wszystkim asymilacji, kontaktu, budowania relacji, bo uważam, że to jest największy efekt tego typu spotkania. Wesołych świąt, Konstantynowie! Thank you.